Cześć, ja jestem Revest, a to jest Assassin's Creed Revelation. No i co? Ruszamy sobie. Poczekajcie chwilę, ja sobie ustawię tak wygodnie, żebym się siadł. Bo królewicz oczywiście nic sobie nie przygotował, tylko musi się rozsiąść dupę. Oczywiście. Nic nie robi, tylko dupę rozsiada. Nie rób pieprzony. No i lecimy sobie do tego. No, już mnie chcą bić. Naprawdę. Weź wy... No, god damn it! Odwal się. No. Co? Dobra, mam nadzieję, że tutaj... Gdzie ja muszę iść? Jak ja muszę tam iść, tylko że na dół. Lol, ale tam są te pajace, to co ja mam zrobić? I have arranged a meeting with my uncle Ahmed and a Janissary captain, Tariq Barlate. The Janissaries are loyal to my grandfather, but they have lately become angry over his choice of the next sultan. Your uncle? Exactly. The Janissaries prefer my father, Selim. You are in a tough spot. But how do the Byzantines fit into this? I had hoped you might know. Would you be willing to help me find out? I am tracking them myself. I can help you, as long as our interests run parallel. I will take what I can get. There is a hatch at the top of that tower which leads to a secret room. Go there, wait, and watch. Okay. Drop się na wieżę. Nie tędy chciałem, ale okej. Dobra, 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 dobra. Nie, no znowu mnie gonią, naprawdę. God damn it. Dobra, wezwijmy asasinów. Dobra, żeby im pomogli trochę. Dobra, giniesz? Au, 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 au. Nie mogę ich zabić, czy co? Nieśmiertelni jacyś? Nie, po prostu tacy silni są. No i dobra. Wow, wow, wow. To było ciężkie. Dobrze, że tam chłopaki mi pomogli. I kobity. Lekarstwo, spoko. Przyda się. Spoko, że żaden z nas nie zginął. Dobra. Bierzemy. Pieniądze i lekarstwa przydadzą się, nie? Bardzo nawet. Dobra, templariusze muszą... Pyk. Dobra. Trochę ich wpływy tam ogarnę, żeby mnie nie zaczepiali. Au. Dobra. Dobra, giniesz. Wiem, że to taka zabawa bardziej z nimi to jest. Ale warto ich okraść. Mają pieniądze, nie? Na pieniądze się mogą mega bardzo przydać.
dodatkowo mają lekarstwa i takie tam rzeczy bardzo potrzebne, które mogą mi się przydać w trakcie. Widzicie? Zapełnione lekarstwo. A to może mi się bardzo, bardzo przydać. Ale teraz wejdźmy na szczyt tamtej wieży, kontynuujmy naszą przygodę. Wejdźmy najlepiej po oknach. Tędy. Chycaj. Heed my nephew, Tarek. Your incompetence borders on treason. And to think that today your Janissaries were outshone by an Italian lute player. Preposterous. An inexcusable failing, Effendim. I will conduct a full investigation. I will conduct the investigation, Tarek. For reasons that should be obvious. Evet, Shehzadem. You have your father's wisdom. And his impatience. Uncle, I am relieved to see you safe. Likewise, Suleiman. Allaha emanet olun. Tarek Bey, a word. What was the purpose of this attack, I wonder? To make me look weak? An ineffective steward of the city? If you are the hand in this mess, Tarek, you have made a grave mistake. My father has chosen me as the next Sultan, not my brother. Ahmed. I am not depraved enough to imagine the conspiracy you accuse me of. What have I done to earn such contempt from the Janissaries? What has my brother done for you that I have not? May I speak freely? You'd better. You're weak, Ahmed. Pensive in times of war and restless in times of peace. You lack passion for the traditions of the Ghazi, yet you speak of fraternity in the company of infidels. You make a decent philosopher, Ahmed, but you will be a poor sultan. You may show yourself out. Quite a family, hmm? Your uncle lacks sway over the men he will soon command. Tarek is a hard man. Proud and capable, but ambitious. And he admires my father greatly. But he failed to secure this palace against the Byzantine invasion. That alone is worth our attention. Precisely. Where should we begin? For now, keep an eye on Tarek and his Janissaries. They spend much of their free time in and around the bazaar. I will start there when I can. Okej. Czyli co mam zrobić? Okej, czekamy na ten, na zadanie. Aż się nam pojawi. Chyba. Czekajcie, jak tam zadania? Tu jest wspomnienie Sofii tylko. Do wspomnienia Sofii musimy tylko iść. No dobra. Czyli te wspomnienia Sofii musimy robić. No dobra. Niestety, ale chyba musimy. Myślałem, że to jakiś poboczniak, a to jednak główne. No dobrze. Nie ma problemu. To ruszamy sobie do tej Sofii. Zobaczymy, co ona nam powie. Albo co będziemy tam robić, bo nie za bardzo wiem. Tutaj jest szkolenie asasynów. To od razu sobie... Nie, nie, to nie jest szkolenie asasynów. To jest ta cała biblioteczka, czy co to jest. Kryjówka. Okej, siup. Au, au. Do widzenia. Tyluju jeden.
Dobra. Cholerny typ. Dobra. Dobra, giniesz. Ty giniesz, chłopcze, raderowcze? Cyk. Dobra, giniesz. No i po co wam to były, chłopaki? To nie wiem. Zaraz sobie użyję lekarstwa. Trochę mnie podziurawili. Ale jest okej. Dobra, jedziemy dalej. Nie no, powiem wam, całkiem przyjemny jest ten Assassin. Dużo lepszy niż ten, ale nawet Kamil mówiłeś tam, że mega fajnie się... Widać, że mega fajnie mi się podoba ta giera. No, coś w tym jest, tak? Coś w tym jest. Na pewno się inaczej odczuwa grę, jak się chce w to grać, a inaczej się odczuwa, jak ktoś gra albo na przymus, albo coś. Jak widać, mega fajnie mi się gra w Assassiny. Jestem bardzo... To bardzo ciekawe trójeczki, które jest od razu po... Bo mogę już zapowiedzieć praktycznie koniec tej ankiety. Bo, no, Assassin... powie Fredka nawet, ile tam głosów jest, ale jest tam od ciula i pana głosów naprawdę bardzo dużo. Wspomnij z Sofii. Mia cara, the strings of fate have drawn us together. Two Italiani, lost and alone in the Orient. Do you not feel the magnetismo? I feel many things, Messere. Nausea above all. Is this man bothering you, Sofia? Excuse me, Messere, but the lady and I are... Oh! Oh! Il diavolo in persona! Stay back! Duccio, a pleasure. Run, buona donna! Run for your life! Who was that? Un cane. He was engaged to my sister many years ago. And what happened? His cazzo was engaged to six others. Chiedo venia. So what brings you to these docks? I took a break from my work to retrieve a package, but here they claim the captain's papers are not in order, so I wait. Che seccatura. I could be here all day. Let me see what I can do. I know a few ways to bend the rules. Do you now? Si. I will meet you back at your shop. Okej, pomóżmy jej. Dostań się na pokład zatrzymanego statku. Cicho być. Pyk. Cichutko. Co mnie kopiesz? Czy jak pizgnę, to zobaczysz. No. O, to jest w ogóle tego. Przy okazji mogę sobie odebrać asesynów, którzy sobie zrobią questa może jakiegoś. A nie mogę, lol. A nie, bo to jest teleporter, okej. To nie jest od asesynów, tylko to jest teleporter. Hop. Dobry. Dobra, giniesz. Trochę czasu na przeładowanie się wtedy robiło, nie? Która jest przesyłką Sofii? Na pewno nie te.
Sartor. Perfetto. Perfetto. No i opuść ten rejon. Co? Ale co? No dobrze, ale co mamy tym wspólnego? No cały czas nam wyskakuje ostatnio Metin, no wiem o tym. Wow! Czy ty jesteś porąbany, czy ty masz honor i godność człowieka? Dobra, pyk. Krótka, ja nagrywam Assassina, nie Metina. Dobra, opuść ten rejon. Odwiedź Sofię w jej księgarni. Pyk, pyk, pyk. No dobra, to do Sofii. Damy jej paczusze. Widać, że trochę, mimo że trochę jest stary ten nasz Ezio. Dawaj łapówę. Mnie nigdy nie znałeś. No ty... Dobra, idziemy dalej. Trochę pokradaliśmy tych typów. Mamy 10 tysięcy A. Cokolwiek to znaczy. Dobrze. No to niedaleko jest, zaraz pójdziemy do tej Sofii. Ciekawe, jaką nagrodę dostaniemy. No coś czuję, taki, nie wiem, taki lekki żar, że oni do siebie czują, taki płomień namiętności. O, przepraszam cię. I on musi mnie popchnąć, nie? Gościu będzie do mnie teraz leciał, żeby mnie popchnąć. Cichutko. Oh my fucking god. Musiał zawołać kolegów, że go kradłem, nie? Dobra, giniesz. Dychasz. O ty śmieciu. No. Salute Ezio, any luck? Mademigella Sofia Sartor, libraia, Costantinopoli. Oh no, look at the damage. Did they use this to fight off pirates? Well, so far so good. Ah, beautiful, no? This is a print of a map by Martin Walser-Müller. See here? The new lands. Described by Messer Amerigo Vespucci. Por Cristoforo Colombo. History has a strange way of unfolding. What do you make of this body of water here? A new ocean, perhaps. Most of the scholars I know claim the size of the globe has been underestimated. Incredibile. The more we learn about the world, the less we seem to know. Well, you honored your promise. Here is mine, fulfilled. If we are correct, this should show you the location of the first book. I must admit, my head is swimming with the prospect of seeing these books. This is knowledge the world has lost, and must have again. Perhaps I could print a few copies to distribute myself. A small run of 50 or so, that should be enough. Perché ridi? Forgive me. It is a joy to see someone with a passion so personal and noble. It is inspiring. Goodness, where is this coming from? Grazie, Sofia. I will return.
Jaki podrywacz. No okej, kolejne zadanie sobie zrobimy. To jest gdzieś tutaj? Na samej górze? Czyli co, na samą górę musimy pędzić? Ciekawie. Pewnie ten gościu, ten asasino podobny gościu na nas tam czeka. Pyk, pyk, pyk. Klik. Klik, klik, klik. Nie doskoczysz? Trudno. Klik, klik, klik. Zobaczmy. Jeszcze wyżej? Naprawdę? Dokładnie, jeszcze wyżej. Klik. Znaki i symbole. Na razie żadnych symboli. O, tutaj widzę coś. O, jaki czuły pad. Odzyskaj księgę. No dobra. Czy jest to jakiś wóz, do którego mógłbym skoczyć? Niby ta. What the debilu? O! Myślałem, że lecę na plecy, nie? What the debilu? Dobra, idziemy tutaj. Ecie jest szalony, gościu. Do Sofii. Proste zadanko. Kurde, dzisiaj coś nam łatwo idzie. Dobrze. To ruszamy do Sofijki. Kurde, Bela, to może będzie teraz jakieś buzi chociaż za to. Dobra, zobaczymy co Sofia znajdzie z tego i co odkryje. Nie ma my children, cyganki. Dobra, nie umiem tak jak na YouTubie tam robi jakiś gościu, wiedzie free roam po mieście i tyle. Widzę jak ludzie tam ten parkour robią tak płynnie, że ło, z tego budynku na ten, nie? Jakieś tam backflipy. Nie wiem, ja bym tak nie umiał. Jak sami widzicie, nie jestem w tym dobry. I znajdowanie budynku na szybko, do którego mogę skoczyć, jest dość trudnym zadaniem dla mnie. Ale jakoś sobie radzę. No nie, musimy teraz tam płynąć. No dobrze, to popłyńmy. Zabierz mnie, gościu. Jest to trochę trudnym zadaniem, w sensie... Mm,
Cyk. No wbijaj. Fredka. Już nie robi cyk pyk. Bo ostatnio miałem taką dziwną sytuację. Grałem sobie w Assassina i coś, nie wiem, albo w kontakcie było przepięcie, prawdopodobnie jak spytałem się mojego znajomego, to karta graficzna od czasu do czasu, jak się chłodzi, to tak robi takie przepięcia i tak coś mówię, co jest, nie wiem, zasilacz? Nie no, niemożliwe. Nie dość, że sprawdzone to zostało, nowe części w ogóle od peceta. Mówię, co jest do chusteczki pana? Niemożliwe. A tu jednak okazało się, że to jakieś tylko przepięcie karty graficznej, które samo czasu do czasu i czasu do czasu występują, powiedzmy, nie? Czy to jest na górze? Nie, to jest chyba dookoła. Tutaj i... To jest na górze. To naprawdę muszę tutaj iść? Właśnie się zdziwiłem, nie wiem, może kolejna będzie księga. Dobrze, to wchodzimy na górę w takim bądź razie. Czy to nie jest ta sama wieża, którą wchodziliśmy na początku? W sensie... ta wieża, która była na początku gry, praktycznie na nią wchodziliśmy. Ale może mi się zdawać, więc... Dobra, chycaj szybciutko, bo nie ma czasu na głupoty. Jeszcze do góry. Hopsaj. Kurde, tam jest skrzynka. Nie przeszukałem jej. God damn it. No dobra, no, trudno. Kij z skrzynką, i tak mamy 12 tysięcy. Zaprowadzi cię do wieży Galata. Zbadaj wieżę Galata. No coś czułem, że to się zawali. Au. Dobra. Ślizgamy się. Wow, 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 Ezio. Ale żeś sobie zrobił wycieczkę krajoznawczą. No to nieźle. Czyli co, lecimy na górę, bo innego wyjścia nie ma. Zbadaj pieczary. Dobra, do góry. Wow, 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 wow. No, skocz tam. O, no to poleciał! Wiedziałem, że tak się stanie. Kombinowałem nawet na wszystkie strony, żeby to, tak nie zrobić, a jednak tak zrobiłem. Precia, zrobisz herbatki? Ale bardzo cię o to proszę, bo ja bym ci zrobił. Wow, udało się.
Dobra, opa. O my fucking god, myślałem, że tu nie, się nie zahaczy, nie? Dobra, to jest jakieś wejście. Szczurki słyszę. Będą tu jacyś wrogowie, czy sam parkour? Prawdopodobnie sam parkour. Dobra, pomyślmy. Dobra, chyba już wiem gdzie. Hopla. Całkiem sprawnie mi to idzie, trzeba przyznać. Okej, spoko. Cyk. Dobra, nie zatrzymujemy się ciągle do przodu, kuźwa jego mać. Cholera jasna. Hopla. Dobra, teraz tutaj. Wstajesz. Pykasz tutaj i tutaj. Cholera jasna, ale jestem dobry w tym parkurze, nie? Nie no, może jestem kijowy, ale bardzo sprawnie czuję, żeby mi to szło. Znaczy, bardzo sprawnie mi to idzie, tak w moim odczuciu. Ten parkour. Ogólnie to gram na padzie, nie na klawiaturze, jak już wspominałem. Okej, dotarłeś do punktu kontrolnego. Pewnie jakbym się zabił, czy coś takiego. Przez ten parkour. Ale nie ma takiej opcji. Nie zabiję się przez taki parkour. Jest jeszcze taki prosty. Co prędko się patrzysz? Co? Wolno, a wstawiłeś wodę na herbatki? Co? I dziękuję. Wow, wow, wow. No i po co tutaj taki... Po co było szaleć tak, aż do bólu? A nie, to czy warto było szaleć tak, o. Dobra. W porządku. Co masz pograć? Gotika? Metina. Usłyszałem w Gotika. Nie, dobrze szłem. Tutaj coś się zagubiłem teraz. Hopla? Aha, widzę. Nie chciałem się odbić tak jak w Prince of Persia. W sumie stwierdziłem, że to podobna gra, więc... A ty sam twórcą jest, więc... Wiesz co powietrze naciśnij... Czekajcie, co? Lecą powietrzu naciśnij B przed chwyceniem lampy, by wykonać... Aha, dobra, okej. Okay. Sorry. Ja wtedy zlamiłem. O nie, zawalony most. Jak ja tego nie lubię. Dobra, na szczęście nic się z nim nie stało. Gdzie teraz, gdzie teraz? Dobra, widzę. Do góry. Mam nadzieję, że jestem bliżej celu niż dalej. Okej. Dużo parkouru macie w tym odcinku. Całkiem sporo bym powiedział.
Dobra. A wiesz, że ja nie mogę zapisać, prawda? Nie krytykujecie. Dobra. Wracaj do góry. Dotarłeś do punktu kontrolnego. Kolejny punkt kontrolny. Fajnie. Coś... Pium, 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 pium. Aha, pełna synchrocja nieudana. Ukończ 6 minut. Okej, okay, w porządku. Nie speedrunuję, więc... O nie, urwie się. Okej, okay, tu jest jakaś jaskinka. No, nareszcie. Dużo pieniędzy. Zajebisze, 14 tysięcy. Tu coś jest. O, tu jest skrzynia kolejna. Otwórz ukryte drzwi. Oj, to jest ten kolejny, ten taki klucz do Mesjafu. Dobrze. Ogarnięte. Fajnie, zdobyłem kolejny klucz do Mesjafu. Superancko wręcz. Coraz lepiej to idzie. Ale to nie było takie trudne. No dobra, to co? Będziemy kończyć ten odcinek. Ja byłem Reweścik, a w następnym odcinku sobie wykonamy kolejne zadanie główne. Także ja będę się z wami żegnał. Dzięki wam za oglądanie tego odcinka. Ja byłem Reweścik, no i trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku z serii Assassin's Creed Revelation. Więc dzięki wam za oglądanie, trzymajcie się, bajo!